Jesteśmy na etapie oczekiwania decyzji ze strony KNF-u. Zgodnie z literą prawa, żeśmy złożyli wniosek, KNF w ciągu miał 3 miesiące na wydanie decyzji bądź wystąpić do nas z wnioskiem o uzupełnienie, co też uczynił. Żeśmy uzupełnili wniosek o te wskazania, które KNF, na które zwrócił nam uwagę, i 28 stycznia żeśmy złożyli kompletne dane, które życzyła sobie Komisja Nadzoru Finansowego. W tej chwili jest okres, można powiedzieć, 3 miesięcy, że Komisja powinna wydać nam decyzję bądź z jakimś dodatkowym uzasadnieniem, że może nam tą decyzję przełożyć do 6 miesięcy. Ale my w każdej chwili możemy zostać zaproszeni do Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawić sytuację, jak dalej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o organizację nowego banku, więc nie możemy czekać założonymi rękoma i działamy. Zostały powołane grupy robocze, które w tej chwili już spotkały się i działają w kierunku wyboru i systemu informatycznego dla nowego zrzeszenia, czy wyboru obsługi karty bankowych. Także są to zespoły powołane z ekspertów banków spółdzielczych. Jest to silna grupa, która ostro wzięła się do pracy, dlatego że jeżeli Komisja zapyta nas, jak daleko idą prace, to my musimy już wiedzieć, jaki mamy system, czy jakiego operatora żeśmy wybrali, i również musimy mieć inne rozwiązania związane już z organizacją nowego banku. Także jesteśmy w tym kierunku także przygotowani. Uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję o powołaniu nowego zrzeszenia, bo okazuje się, że dotychczasowy bank zrzeszający nie rozumie funkcji zrzeszeniowej, do której został powołany. A my chcemy utworzyć taki bank, który nie będzie konkurował z bankami spółdzielczymi, a szczególnie będzie wspierał banki spółdzielcze i będzie służył tym bankom spółdzielczym i będzie pomagał rozwijać się tym bankom spółdzielczym. Będzie działał dla dobra banków spółdzielczych, a nie jak to ma w tej chwili miejsce. Banki spółdzielcze działają dla dobra banku zrzeszającego. Więc ta nasza misja jest nadal jak najbardziej, mogłabym to nazwać, wskazana dla utrzymania bankowości spółdzielczej, dla zachowania dotychczasowej tradycji, w którym banki spółdzielcze działają, i przede wszystkim nie likwidowania spółdzielczości w Polsce, bo nie możemy zapominać, że są to polskie banki spółdzielcze.